Siemanko, siemanko, jestem Wartas i witam was w kolejnym odcinku Mapek od widzów, dokładnie tak, słuchajcie, słuchajcie, gdzie tu są informacje, zobaczymy od kogo jest mapa. Mapa jest od Mr. Kukizia, także dziękuję za mapeczkę, pozdrawiam. I tutaj zobaczcie, nawet byli testerzy na mapie, także spodziewam się wreszcie jakiejś takiej dobrze dopracowanej mapy, także fajnie, fajnie, pozdrawiam oczywiście tutaj wszystkich, którzy tutaj robili i pomagali, tworzyli spawn. Info o mnie, mam 11 lat, koment na command blokach, aż tak nie potrafię, ale budować potrafię, serdecznie pozdrawiam. No i tutaj pozdrawia ziomeczka jak najbardziej, on ogarnia mi command bloki i technoświat, on zbudował spawna, czyli ziemolunieczek ogarnia command bloki, technoświat budował spawna. No i dobra. Także tutaj mamy informacje. Wszyscy, pozdrawiam was jak najbardziej. Spróbuję jeszcze czasy powodzenia. Dobra, testerów czas. 18 minut, 23 minuty, 19 minut, a czas twórcy to jest 15 minut. No raczej nie pobije, ale zobaczymy. Mapa dla LJ i Verteza. Dziękuję. Dobra, także tutaj wszystko mamy. Tu mamy ustawienia, to już sobie poklikałem, tak sobie, zanim odpaliłem nagranie, to poklikałem. Zobaczmy zasady, słuchajcie, nie cheatuj, okej, mapa nie zawiera znaków polskich, dobra, graj na game od 0, jest, nie niszcz bloków, staraj się nie używać game moda 1 i 3, mapa na wersję 1.12.2, okej, jest ta wersja, stawię spawn pointy gdzie chcesz, jeden like pod odcinkiem równa się jeden guzik więcej w następnym odcinku, okej, dobra, wyzwanie dla was jak najbardziej, baw się dobrze. Baw się dobrze, mapa na jednej osobie. Brightness 50%, render distance 10, graj na trybie pokojowym. Czemu to jest tak namotane tutaj? God damn it, nie rozumiem. Nie rozumiem, te punkty mam zbierać? Chyba tak. Ej, wow. Jak te punkty mam zbierać, to kurde, to jest taki typowy spowalniacz czasu, wiecie, jeśli chodzi o czasy przejścia mapy. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj coś jest z tych punktów. Tak, no jest punkt. Nie wiem po co te punkty, ale później zobaczymy, co nie? Dobra, także tutaj się rozpoczyna mapeczkę, klik. Loading. Czyli kolega od command bloków tutaj widać, że się zna. Świetnie, świetnie. 100%. Mapa by Mr. Kukiziu. A, już powiedziałem, także widzicie, nawet jeśli bym tam nie przeczytał, to by było. Dobra, mamy tutaj levele. Okej, okay, no to co, no to otwieramy sobie level pierwszy i wchodzimy. Parkour na początek. Dobra, sobie tutaj myszkę drugą odstawię. Dobra, czyli czerwony bloczek killuje, tak? Dobra, spawn pointy słyszałem, że mogę dostawać gdzie chcę, także sobie dajmy tutaj, bo nie wiem, gdzie mnie cofnie, jak umrę. A jak wiecie, na mapkach jest to różnie i po prostu czasami jest tak, że po prostu jak się umrze, to się cofa parę levelów do tyłu, tak jak to widzieliście ostatnio u mnie na mapie. I to może być po prostu przypałowe. Dobra, klucz do drzwi mamy. Okej. Okay. Tam jeszcze jest skrzynia, pewnie z punktami, ale to nieważne. Dobra, czyli pierwszy level mamy tutaj zrobiony. Teraz mamy poziom drugi. Okej. Okay. Labirynt prosty. Dobra, w labiryncie są schowane trzy punkty. Kurde, punkty mam zbierać, nie chce mi się punktów zbierać, panie. Ale jak je zobaczę, to jak najbardziej będę zbierać, szczególnie, że mówię o tym niezbieraniu, szczególnie, że widzieliśmy tam skrzynkę na dole, jakbym sfejlował i tam pewnie też były punkty. Ale wiecie jak jest, co nie? Że po prostu... Jak parkour wychodzi, to po co fejlować i go jeszcze raz przychodzić? Dobra, gdzie my biegniemy? Wow. Mini parkour. O ty. O tym mówiłem. O tym mówiłem, pamiętacie, no nie? Czekajcie, wyjdźmy stąd. Dobra, czyli ten labirynt, no niestety trzeba będzie spawn pointa wpisać sobie. Gdzieś tam. Czekajcie, pójdę do tego mini parkoura, bo tam są punkty, no nie? To zawsze warto coś takiego ogarnąć. Tylko widzicie, 180 jest. Aha, to był klucz do drzwi. No dobra, dobra, okej. Okay. Skoro tak, no to dobra, myślałem, że tam po prostu, nie wiem, punkty będą. Find the button, tak? Podpowiedź. Tutaj nie ma. O nie, przycisk może być za tymi. Za banerami. To są najgorsze przyciski, wiecie? Najgorsze możliwe przyciski są właśnie za tymi. No i tutaj mamy przycisk. O! Okej. Okay. No dobra.
Level czwarty. Zobaczmy, quiz. Zobaczmy, quiz. Jak nazywa się autor mapy? Tutaj spawn pointa sobie dam. Mr. Cookiziu, dobra, dobrze. Kto garnął command bloki? Zagad... Czemu tu jest błąd ortograficzny w słowie zagadka? Naprawdę, nie, nie, tego się nie spodziewałem. Dobra. Krzyś trzyma w jednej ręce trzy jabłka, a w drugiej ręce... Polecam słownik ortograficzny, naprawdę. Nie hejtuję, ale to się źle czyta, wiecie? To aż naprawdę, jak ja to czytam, to mam mindfucka, że nie wiem, o co chodzi. Czekaj, czyli Krzyś ma w jednej ręce trzy jabłka, a w drugiej... W drugiej ręce trzymaj jabłka i lejchma. No, skoro ma trzy, to powinien mieć w drugiej też trzy, czyli powinien mieć sześć, co nie? Łącznie. No to dobrze, kurde. Już myślałem, że to jakaś, wiecie, grubsza rozkmina tam będzie. Ale dobra. Nie, idę sobie, bo ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, co... Nie. To jest dziwne, co tu się dzieje. Strzelnictwo z efektami. Tego jeszcze nie było. O, czy to jak czegoś nie było, to kurde, to ja to bierę. Pyk. Dobra, Unbreaking 3? 4 strzały tylko. Naprawdę? Naprawdę? Przecież to nawet tam nie celowałem w lewo. Stop. Czemu ja lewituję? Aha. Dobra, tak sobie tutaj wejdę, to nie będę lewitował. Ciągle mam 4 strzały, no tak, bo jest Infinity, no kurde. Co, jak minie? Gdzie to poleciało? Za wysoko! Dobra. Oh yeah! Strzała poszła się rąbać. Ej, co one tak szybko spadają? Bez kitu, nie? Boo! Come on! O, weszło. Okej, okay, dobra. Tego się nie spodziewałem, że to wejdzie, ale mamy to. Dobra, level szósty. Co to jest? Ostatni level. Znajdź dwa przyciski. Dwa przyciski, no to klik. Raz, dwa. Jest, ale jestem dobry, nie? Kurde, to tak nie działa. Ho, punkt. No dobra. Klucz do dziwi. Właśnie coś mi nie pasowało w tym słowie, wiecie? Jak patrzyłem wcześniej na te klucze. Coś ciekawego, jakieś punkty będą? Tak nie bardzo. O nie. Połóż mnie gdzieś na command bloku. Dobra. Luźna pompa, że tak powiem. Coś jeszcze ciekawego będzie, czy to tak bardziej było pod to, co znalazłem na początku? Coś mi się wydaje, że pod to. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tu przyciski. Ale ja mam położyć go gdzieś na command bloku. Halo. Czekajcie. A? O, masz mnie. No mamy cię, kurde. Cheatowałem. Dobra. Czyli tu przyciski, tak? Klik. Miały być dwa. Ostatni level. I co, ja tu normalnie wszedłem bez tamtego przycisku? Drugiego? What? Ej, pobiłem wam czas w sumie dwukrotnie szybciej tę mapę przeszedłem niż testerzy, także no... No co tu się odwaliło w ogóle? Mapa była budowana 4 dni. Pomagali w budowie spawna Technoświat. Uwaga, nowa mapa już w budowie. To... Słuchajcie, skoro mamy teraz 9 minutę, a jeszcze było przywitanie i tak dalej na początku i ją przeszedłem w sumie w taki szybki czas, to jeżeli poprzednie czasy wy mieliście na mapie tam... Nie wiem, 18 minut 25, to zróbcie mapę na godzinę. Tak, żeby na odcinku wyszło po prostu dłużej, bo naprawdę szybko to przeszedłem, bo tam parę błędów było, że tak było. Że tak powiem, ja nie, że tak było, także jakieś tam błędy się zebrały. Jeszcze raz dziękuję za przejście mapy. Dobijecie 6K. A co, łapek w górę? O, to kurde, to challenge kolejny dla was jak najbardziej. Druga mapa będzie na pewno lepsza. No ja myślę, to pamiętajcie. Nie 4 dni, a 2 tygodnie, to będzie wtedy sztosik, bo naprawdę za krótka jak na moje ta mapa.
Także słuchajcie, ja tu dam. Dobra, powiem tak, na zachętę wam podwyższę ocenkę, to ja wam dam tutaj 6 na 10 na tą mapę, tak bardzo, jak najbardziej, 6 na 10, gdyż serio, jak na moje to ona była za krótka. I co jeszcze, czekajcie, co mi tutaj właśnie nie pasuje? Nie pasuje mi to, że zbierałem punkty, a nigdzie nie ma żadnej rozpiski, ile było tych punktów. No wiecie, o co chodzi, z takich mapek, co nie? Czekajcie, ostatni level to był, tak? Czekajcie, bo to miałem położyć gdzieś na command bloku wcześniej. Tylko po co? Coś mi to zespawni? Kurde, tego nie rozwalę teraz. To też trochę przy połowę. Ale i tak przycisk rozwalony. I tak przycisk jeden znaleźliśmy, a nie dwa. A i tak tutaj, kurde, zrobiliśmy to, że tak powiem. Ha! Okej, no nie wiem, w labiryncie się wszyscy tutaj gubili na testach? Czy o co chodziło? Czy przycisk był za trudny? Czy o co chodzi? Naprawdę, nie wiem. Tak jak patrzę. Nie wiem, chodźmy na ten parkour. No i były tutaj jeszcze, widzicie, punkty, tak jak mówiłem, co nie? Pyk. O nie! O nie, quiz. Także no dobra, mapeczka rozwalona naprawdę, trochę mnie to zdziwiło, bo myślałem serio, że sobie tutaj pogram, nie wiem, skoro takie czasy były to tak z pół godziny, myślę, no dobra, kurde, damy radę, no ja to poniżej 10 minut to poniżej 10 minut to zrobiliśmy, także no naprawdę, no się zdziwiłem, że taki czas wycisnąłem, a i tak widzieliście, że nie leciałem na takiego typowego, że tak powiem, rushera, żeby to zrobić jak najszybciej, tylko tak po prostu sobie cisnąłem, także to jeszcze większe zdziwienie teraz weszło. Bo szok. Ej, mały ten labirynt był. Wydawało mi się, że jest większy, wiecie? Pink. O nie, rozwaliłem punkt. No dobra, ale wiemy, gdzie był ten punkt, co nie? No bo tam był już zebrany. Okej. Czy coś tutaj było, co pominęliśmy? Czy tak nie bardzo? A co to robi? A co to za mechanizm? Testowy command block. Co tu testowane było? A, teksty były. Test. Spoko. Mini lobby loading. No fajne są takie opisywane rzeczy, wiecie? Jak jest coś opisywane. Jump boost. Woo. Nie działa. Slow? Nie działa. Speed? Nie działa. Dobra, nie przedłużam, mapeczki nie wysadzam, słuchajcie, także no, tyle ode mnie, taka mapeczka od widzów, jeśli macie dla mnie jakąś mapkę od widzów, to niżej macie właśnie maila do mapek, polecam wysyłać właśnie po tego maila, tylko pamiętajcie, żeby zamieścić jakieś screeny, żebym zobaczył mniej więcej, czego się spodziewać na mapie, o, no dobra, to co, to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, zapraszam na mój główny kanał, bo tam dzisiaj możliwe, że będą dwa filmy. Bo jeden już mam nagrany, ale jeszcze Pokémony chyba nagram, także jeśli lubicie Pokémony, to jak najbardziej zapraszam, bo jest seryjka z Pokémonów. No, to do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.